Diagram przedstawia temperaturę powietrza mierzoną codziennie wieczorem przez pierwsze 6 dni września. I tutaj co mamy? Na osi tej dolnej, poziomej, mamy poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i sobota, czyli dni tygodnia. Natomiast na osi pionowej mamy liczby 1, 2, 3, 4 i tak dalej. I tu jest temperatura w stopniach Celsjusza. Czyli możemy powiedzieć, że w poniedziałek było 8 stopni Celsjusza, tak? Bo słupek w poniedziałek sięga do 8, we wtorek 7 i tak dalej. No i teraz pytanie jest jakie? Jaka była średnia temperatura w ciągu tych 6 dni? Więc co musimy? Musimy dodać wszystkie temperatury z każdego dnia i podzielić przez ich ilość. Więc teraz zacznijmy od poniedziałku. W poniedziałek temperatura wynosiła 8 stopni Celsjusza. Dodajemy te temperatury. We wtorek to już było 7, spadła, tak? W środę mamy 4 stopnie tylko Celsjusza. W czwartek już tylko 2. W piątek mamy 6 stopni Celsjusza. I w sobotę 9 stopni. Najwięcej jest w sobotę, tak? No i dodajemy wszystkie te temperatury do siebie. 8 plus 7, 15, 19, 21, 36 będzie, tak? Czyli suma temperatur w 6 dniach to było 36 stopni Celsjusza. I teraz, żeby policzyć średnią tych temperatur, sumę podzielimy przez ilość tych temperatur. Ponieważ tych temperatur było 6, bo przez 6 dni mierzono, więc podzielimy sumę tych temperatur przez 6. 36 podzielić na 6 to jest 6. Więc możemy odpowiedzieć, że średnia temperatura w ciągu 6 dni wynosiła 6 stopni Celsjusza. Dziękuję.